Cześć, tu Franek, to znowu ja wróciłem już z kolonii. No i kiedy wróciłem, w międzyczasie mój tata zamówił takie coś jak Futera Unique 2015. Nie wiem, czy słyszeliście już o tych kartach. Wiem, że to nie, no, wyszło z miesiąc, dwa miesiące temu. Oglądałem filmy z tym. No i jest to bardzo fajna kolekcja. No i mój tata otwierał to z Radianem i Kruszyną i wpadły naprawdę bardzo fajne karty, to zaraz wam pokażę. No a jeżeli nie widzieliście jeszcze tej kolekcji, to zapraszam też do Radiana na kanał. On tam zrobił naprawdę mega kartę, której jeszcze nie widziałem nigdy wcześniej na żadnym filmie. No i teraz wam po prostu pokażę te karty, które wpadły w tym pudełku naszym. A więc tak. Mieliśmy Roberta Lewandowskiego. Karty są po prostu mega, naprawdę super. No ale mieliśmy Ibrę. Ja już kiedyś chyba na moim kanale pokazywałem te futery, tyle że ze starego roku. Zobaczcie, to już wcześniej pokazałem. Te karty są bardzo, naprawdę bardzo grube. Tu mamy Sergio Aguero. Dalej, Busquetsa. Pablo Armero. Ivana Rakitica. I tu się zaczynają te karty najlepsze po prostu, które trafiłem. Czy tu mam jeszcze? Ale to zaraz wam pokażę. Tu mamy, jak pewnie widzicie, Robin van Persie koszulkę. Taka koszulka jest na 100% w jednym takim pudełku. Tu mamy jeszcze, jak pewnie widzicie, nie wiem czy zauważyliście, jedno zapakowane, to właśnie nowe, będziemy je otwierać na następnym filmie. I jedno takie z jakiejś starszej edycji. Czekajcie, muszę tutaj, nie będę wam na razie pokazywać, muszę kącik zasłonić i on jest. Tak wygląda właśnie ta koszulka. Tak. 79 ze 105. Przepraszam, że tak trochę dziwnie pokazuję, ale po prostu muszę zasłonić, bo tu z tyłu jest taki specjalny kod. Dalej, mój tata trafił również autograf Cabelli, co jest naprawdę bardzo fajne. No, muszę tutaj zasłonić. .13:45. Bardzo fajnie. No i tu jeszcze było parę takich pozówek. Mario Götze. David Luiz. Thibaut Courtois. I Pele. The Greats. To jest ten nowy, nie wiem, ale ja oczywiście też wam ze starej kolekcji kręciłem osobny film z tym Pele de Greatsem. Mam o tym osobny film chyba z kolekcji 2013, zresztą mogę wam teraz tego Pele starego pokazać i porównać troszkę. Nie mogę go znaleźć. Go nie ma. Nie wiem, naprawdę, trochę bez sensu chyba go teraz szukać na filmie, a więc jeśli go znajdę, to wam pomogę nawet nagrać nawet dla was osobny film. Po prostu z porównaniem tego nowego i starego. O, tutaj tata mi podał i mam go. Nie wiem, może. Dobra.
Mam już do porównania. Tak wygląda z tej kolekcji. To jest 2013. Z tyłu. I troszkę inaczej jednak to wygląda. Właśnie tak wygląda ta karta. Jest bardzo fajnie. No i to w tym filmie to tyle. W następnym filmie będziemy sobie otwierali to. No a w kolejnym to i tutaj mam nadzieję, mam, no liczę po prostu. Koszulka będzie na pewno, mam nadzieję, że jakiegoś znanego fajnego piłkarza. Jak nie, to i tak będzie fajnie, jak będzie koszulka. Tu nie wiem dokładnie. Tu mogę trafić chyba koszulki i mogę autograf, ale nigdy nie jest to stuprocentowe. Ale jak najbardziej również w tym pudełku autografy są mile widziane. No dobra, no to tyle w dzisiejszym filmie. Jeśli podobają Wam się moje filmy, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał. Zapraszam na następne moje filmy. Cześć!